Polska, nowoczesność i tradycja. Tereny zielone, pastwiska, swobodny dostęp do wody. Tu gęsi czują się jak w raju. To właśnie one stały się specjalnością polskiego rolnictwa. Gęś jest bardzo mocno związana z naturalnym środowiskiem. Dobrze się czuje na różnych takich obszarach, gdzie żaden inny gatunek ptaków czy dużych zwierząt nie bytuje. Wybiera sobie z pastwiska, czy z łąki, czy z sadu, ogrodu te wszystkie rzeczy, które lubi, a ma duże poczucie smaku. Ta naturalna żywność jej to jest właśnie to, w czym ona się czuje najlepiej. W kraju nad Wisłą znajdują się małe i średnie fermy, nie ogromne hodowle. W innych miejscach stada są kilkunastokrotnie większe. Specjalną odmianę gęsi opracowano w Kołudzie Wielkiej już w latach 60. Od tamtego czasu trwa udoskonalanie metod hodowli. Nad tym genotypem pracujemy według pewnego autorskiego programu. To jest długoletnia praca, żmudna, ale rzetelność tej pracy, rzetelność tych zabiegów hodowlanych, które są wykonywane, świadczy o tym, że ta gęś właśnie jest taka, jaka jest. Czyli ma szalenie dużo w sobie genów dobrych, takich, które predysponują ją do gęsi rzeźnej. Ma dużo genów również takich, które dają możliwość zniesienia dużej ilości jaj. Ona znosi około 70 jaj. Każda matka może wyprodukować, tak w cudzysłowie, około 50 gąsiąt, więc ten postęp hodowlany, który my założyliśmy paręnaście lat temu, on się spełnia. Gęś kołudzka charakteryzuje się wyjątkowymi walorami mięsa. To sprawia, że Polska znajduje się w europejskiej czołówce producentów gęsiny. Na gęsinowym szlaku można posmakować dań, które łączą tradycyjną polską kuchnię z nowoczesnymi trendami kulinarnymi. Mięso to nie wszystko. Doskonały jest też puch z polskiej gęsi. Polski puch, zanim trafi na rynek, poddawany jest odpylaniu, praniu, dezynfekowaniu, suszeniu, sortowaniu. Materiał jest bezwonny, pozbawiony ciał obcych, pyłu, nieskazitelnie czysty. Może być używany przez alergików i dzieci. Wyroby z puchu można prać w 60 stopniach. Taka temperatura skutecznie zabija roztocza. Co najważniejsze, znawcy doceniają też najwyższą na świecie sprężystość puchu z gęsi kołudzkiej. Polski puch jest nazywany na świecie białym złotem. To jest najważniejsze, czyli genotyp, warunki środowiska, dobrostan, no i bezwzględnie empatyczny stosunek człowieka. Każda partia towaru przechodzi skrupulatne badania laboratoryjne. Sprawdza się m.in. czystość, sprężystość, zawartość procentową puchu, zawartość tłuszczu, liczbę tlenową, pH, zawartość materii organicznej. Polski puch używany jest w produkcji kołder, kurtek, śpiworów. Asortyment wysyłany jest do krajów całego świata. Wyroby są estetycznie białe, lekkie, ciepłe, nie emitują przykrego zapachu, nie pylą, gwarantują utrzymanie początkowych właściwości przez wiele lat. Polscy producenci posiadają wieloletnie doświadczenie sięgające lat 50. Zachęcają kupców do bezpośredniej współpracy, co daje gwarancję miejsca pochodzenia puchu. Polski puch i pierze zyskały renomę na rynkach zagranicznych dzięki procedurom, które zapewniają wysoką jakość i autentyczność produktów. Od 2009 roku istnieje system certyfikacji pozyskiwanego w Polsce i eksportowanego pierza i puchu gęsiego. Certyfikaty wydaje Krajowa Rada Drobiarstwa, Izba Gospodarcza w Warszawie, która jest upoważniona przez Ministerstwo Rolnictwa do prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu. Gęś kołudzka jest fenomenem na skalę światową. Jej walory doceniają nawet najbardziej wymagający klienci. Kto raz sięgnie po produkty z polskiej gęsi, będzie do nich powracał.
Na ten sukces składa się wieloletnie doświadczenie hodowców, ekspertów w tej dziedzinie, współpraca wielu instytucji, które dbają o najlepszą jakość mięsa, puchu i pierza, a także wyjątkowość miejsc, w których żyją ptaki. To wszystko sprawia, że polska gęś nie ma sobie równych.